Frypersi nieruchomości, co za farsa. Kupują tanio, sprzedają drogo. Taki ich warsztat, myślą, że są mistrzami, że to oni rządzą, ale prawda jest taka, że problemy tylko mnożą. Remonty na szybko, byle jak zrobione. Nadzieja na zysk, zaufanie spuszone. Klient naiwny kupuje mieszkanie, a potem się budzi, widząc defekty same. Kafelki krzywe, farba wschodzi ze ściany. Instalacje popsute, światło świeci z przerwami. Fliperzy znikają, kasa na ich koncie. A ty zostajesz z ruiną, ale po remoncie. Udają ekspertów, twierdzą, że wszystko wiedzą, a w rzeczywistości tylko się z ciebie śmieją. Kreują mity, że inwestycja warta, lecz prawda taka, że to fałszywa karta. Są w zysku bez pracy, bez troski, bez żalu, ale karma wraca. Na końcu dostają, bo prawdziwy rynek nie znosi próżności. Prawda wychodzi, jak wilcz ciemności. Więc fliperzy, uważajcie, to nie gra. Bo wasze działania zostawią ślad. Ludzie się uczą, rynek się zmienia. Wy w końcu zejdziecie do podziemia. Fliperzy nieruchomości, co za farsa. Kupują tanio, sprzedają drogo. Taki warsztat, myślą, że są mistrzami, że to oni rządzą, ale prawda jest taka, że problemy tylko mnożą. Remonty na szybko, byle jak zrobione. Nadzieja na zysk, zaufanie spuszczone. Klient naiwny kupuje mieszkanie, a potem się budzi, widząc defekty same. Kafelki krzywe, farba schodzi ze ściany. Instalacje popsute, światło świeci z przerwami. Fliperzy znikają, kasa na ich koncie, a ty zostajesz z ruiną, ale po remoncie. Udają ekspertów, twierdzą, że wszystko wiedzą, a w rzeczywistości tylko się z ciebie śmieją. Kreują mity, że inwestycja warta, lecz prawda taka, że to fałszywa karta. Są w zysku bez pracy, bez troski, bez żalu, ale karma wraca. Na końcu dostają, bo prawdziwy rynek nie znosi próżności. Prawda wychodzi, jak wilcz ciemności. Więc fliperzy, uważajcie, to nie gra. Bo wasze działania zostawią ślad. Ludzie się uczą, rynek się zmienia, a wy w końcu zejdziecie do podziemia.